Nikt nie jest tak bogaty, aby mógł się obyć bez uśmiechu. I nikt nie jest tak ubogi, aby go nie mógł podarować. Wczoraj niczym innym jest jak snem, a jutro tylko wizją. Lecz dobrze przeżyte dziś uczyni każde wczoraj snem szczęśliwym i każde jutro wizją nadziei. Wszyscy na świecie szukają szczęścia, a jest jeden tylko sposób, aby je znaleźć. Trzeba kontrolować swoje myśli. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz, zależy od tego, co jest w nas samych. Dobra kłótnia to taka, której udało się uniknąć. Nie bój się wrogów, którzy cię zaatakują. Bój się przyjaciół, którzy ci schlebiają. Do dwóch rzeczy trzeba w życiu dążyć. Najpierw trzeba zdobyć to, czego się chce, a potem się z tego cieszyć. Tylko najmądrzejsi ludzie potrafią to drugie. Każdy głupi potrafi krytykować, potępiać i narzekać, ale potrzeba charakteru i samokontroli, by być rozumiejącym i przebaczającym. Dla mądrego człowieka każdy dzień stanowi nowe życie. Staraj się robić wszystko najlepiej, jak potrafisz, a potem rozłóż parasol. Ci, którym to potrzebne, niech cię opluwają. Ludzie nie dbają o to, co mówi się o mnie czy o tobie. Myślą o sobie, od śniadania do kolacji. Bardziej przejęliby się niewielkim bólem głowy, niż wiadomością o mojej czy twojej śmierci. Jeśli chcemy być szczęśliwi, przestańmy rozmyślać o wdzięczności i niewdzięczności, a zacznijmy dawać dla samej radości dawania. Przyjmuj to, co jest. Akceptacja tego, co się stało, jest pierwszym krokiem do pokonania skutków wszelkich niepowodzeń. Kiedy mamy zmartwienie, myśli są rozbiegane i nie potrafimy podjąć decyzji. Jeśli jednak zaakceptujemy najgorsze rozwiązanie, weźmiemy wyobraźnię w karby, co pozwoli nam skoncentrować się na problemie. Zawsze sprawiaj, by inny człowiek czuł się ważny. Jeśli nie masz racji, przyznaj to szybko i bardzo wyraźnie. Nie oglądajmy się wstecz i nie tęsknijmy do tego, czego po prostu nie ma. Nic nie przyniesie ci zadowolenia, jeśli nie postarasz się o nie sam. Mądry człowiek nie opłakuje przegranej, lecz żywo szuka sposobu, jak wyleczyć odniesione rany. Wypoczynek to nie jest bezczynność. Wypoczynek to praca nad regeneracją sił. Czy nie jesteśmy jak ten leśny gigant? Czy nie udaje nam się jakoś przetrwać rzadkich sztormów, lawin i piorunów, które niesie życie i pozwolić w końcu, aby robaczki zmartwień zjadały nasze serca? Małe robaki, które moglibyśmy rozgnieść palcami? Poświęcajmy czas na działania i odczucia warte chwili, na wielkie myśli, prawdziwe uczucia i trwałe przedsięwzięcia.
bo życie jest zbyt krótkie, aby było małe. Kiedy przestajemy walczyć z tym, co nieuchronne, zyskujemy energię, która pozwala nam stworzyć sobie lepsze życie. Jedynym sposobem wywarcia wpływu na drugiego człowieka jest rozmowa o jego pragnieniach i pokazanie mu, jak je może spełnić. Rozmawiając z ludźmi, nie przystępuj od razu do kwestii, w której się różnicie. Zacznij od podkreślenia i rób to cały czas, spraw, w których się zgadzacie. Jeśli dwaj partnerzy zawsze się zgadzają, jest to jednego za dużo. Niewdzięczność jest przyrodzona, jak chwasty. Wdzięczność jest jak róża. Musi być podlewana i uprawiana. Bądźmy sami dla siebie surowymi sędziami. Zdemaskujmy nasze słabości i pozbądźmy się ich, zanim nasi wrogowie będą mieli okazję wypowiedzieć się o nich. Wszyscy ludzie się boją, ale odważni nie myślą o strachu i idą naprzód. Czasem po śmierć, ale zawsze po zwycięstwo. Zbyt późno spostrzegamy, że życie polega na życiu w każdej godzinie i w każdym dniu. Nie próbujmy wyrównywać rachunków z naszymi wrogami, ponieważ siebie samych skrzywdzimy znacznie bardziej niż ich. Nigdy nie traćmy nawet minuty na myślenie o ludziach, których nie lubimy. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu.